Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecrafta na modem zębie Safe Mod. Jest ze mną dzisiaj Koki. Cześć wszystkim. Oraz tam w chmurkach lata sobie Craftmonia oraz Wichu. Witam. Chmurki. Ale fajnie. Tak, jesteśmy na konferencji, dokładnie mówiąc. Dzisiaj chcę zmienić na system do przepalania. On nam wytwarza aktualnie dwie rudy z jednej sztabki. A ja to chcę przebudować pod Universal Electricity, czyli z modyfikacji Mechanic, żeby wytwarzało nam trzy sztabki z jednej ory. Tak, chmurka mi ucieka. Łapią. To potrzebujesz lepszego, kurde, jetpacka jak tak. Albo wiem, rzućcie i złapmonie. To wtedy nie zlecicie. Będziecie we dwoje latać. Sobie. No, łapnie ty, kupo. Monie, spadaj z mojej chmurki. Dobra. Stilka. Tak, potrzebujemy kilka urządzeń, czyli Rock Crushera, żeby wytwarzać sobie Flinta. W ten sposób wydaje mi się, że będzie chyba najbardziej efektywny dla nas. Zobaczymy też, jak to wyjdzie w praniu. Energii już mamy od cholerki, bo Big Reactor faktycznie Boże, daje nam tego dużo. to do kompresora. Tutaj. Wszystko ląduje. Aha, i to mi pisaliście, że te urządzenia mają wyjście po swojej prawej stronie. Tak, więc to sobie to wszystko sobie poskładam stąd i to później przebudujemy w innym już miejscu. Tutaj to na razie będzie nam niepotrzebne. I interfejs też stąd zabierzemy. Teraz tak o. Steel bloki potrzebujemy. Dokładnie potrzebujemy ich 6 sztuk chyba. Gdzieś ty jest? Ja jestem w przepalarni. Tutaj, koło ciebie. O, cześć. Tylko się ciebie tak dziwnie słychać, ale to nie wiem się, od czego to zależy. A nie wiem. Chmurek. Od chmurek. Ale wiem, że wiesz, masz jakieś takie... Jak jest dużo chmurek, to jest mały zasięg. Znaczy ja nie widział, skąd te chmurki powstały. Właśnie, podczas czego? Potrzebujemy rainbow dash. A nie, kurde, wystarczy mi tylko dwa steel bloki, bo to się wytwarza 4 aż z jednego. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. No, coś mi się pokrzeniło. Jeszcze potrzebujemy takie urządzenia jak purifikator chamber. Podpowiedzmy sobie, brakuje nam czegoś. Czego? Atomic core. Okej, ale możemy go wykonać. Prawie. Obsydiana nie mamy. Wykraftujmy 64. I chwila momentu, zaraz powinno coś nam przyjść. Dzień dobry. Dzień dobry. No, cześć. Gini. Czekajcie, obsydiana. Obsydian, dobra, jest. Jeszcze jeden atomik. I to już będziemy mogli wykonać. Dobra, mamy kolejne urządzenie. Dalej potrzebujemy Crushera. Go mamy już przy sobie. Endrit Jumper też mamy przy sobie. I ostatni to będzie piecyk, ale na razie go zostawimy w spokoju. Tam z boku przygotowałem sobie już miejsce pod wybudowanie nowego budynku, który później standardowo Harden sobie ozdobi, nagrywając przy okazji swojego spontana. Potrzebujemy już tylko kobel na podstawę, żeby wykonać. Powiedzmy 3 staki mi wystarczą spokojnie. To lecimy. A co tam Koki są na czacie? A standardowo, bo zapomniałem, pozdrawiamy cały nasz czat, który nas tutaj śledzi na okrągło. Ej, weź się włączaj tego czatu. Czemu? Nie, nic później sobie zobaczyć, co ja tam napisałam. Aha, to już za późno. Już go włączyłem. Co? Więc jak tam kogoś wyzywałaś czy coś, czy podałaś swój numer telefonu, to już wszyscy o tym wiedzą. Co? Nie, to jest bardziej gorsze dla ciebie, nie dla mnie, więc... A to jest live, czy to nagrywanie? Ja się boję. To jest nagrywane wszystko. Okej. Tak, Wichu został uświadomiony. Nie, ja po prostu przeważnie o tej godzinie to ja już nagrywam. Ja live'y rzadko robię. Zresztą widać to po mojej aktywności na Twitchu, która jest znikoma wręcz. Dobra, Crusher zajmie nam obszar 3x2.
Więc ten kawałeczek zaznaczymy sobie pod crashera. Później może zwiększymy ich ilość. Czyli w razie czego tutaj ustawię sobie kolejne miejsce pod crasher. Ok. Dobra. Teraz tak o. Te bloki teraz będą wchodziły do środka. W tym miejscu będą dwie maszynki purifikator chamber, które będą wykorzystywały właśnie flinta produkowanego w tym miejscu. Chociaż nie, jeszcze mogę crashera postawić. Czekajcie, chwila, momentu. Tu będą crashery jednak. Się zastanawiam, jak teraz najlepiej to zrobić wszystko. Kurde, strasznie duże mi to wyjdzie. Większe niż chciałem na początku. Amen. Wyjście po prawej, muszę to zapamiętać. Czyli tak, o, tutaj jeden. Fuck, crashery miał być. Teraz zrobię tylko jeden ciąg. Później to. Później tu będzie kolejny crasher i... Kurczę, plątam się tutaj cały czas. Czekajcie. To i to. Ok, taki jest ciąg maszyn, czyli będzie tutaj crasher, purifikator chamber, kolejny crasher, którego jeszcze nie mam i na samym końcu będzie enrich chamber, który będzie już wytwarzał nam iron dusty, które będą iść już do naszego pieca z tamtej z naszej modyfikacji Grech Tech. Ła! Ile mnie tutaj goni Endermanów! I chyba w domu nie kochają, no serio. Mam półtorej serduszka. Super. Ech, masakra jakaś. Jeszcze się troszkę wyleczymy w takim razie. Dobra, więc ja pójdę po potrzebne mi maszynki, bo będzie trzeba je wykonać pierw, a dopiero później zaczniemy tutaj łączenie tego całego naszego mechanizmu. Jeszcze raz go omówię, bo nie wiem, czy się nie zaplątałem 200 tysięcy razy podczas tego początku. Okej, dobra, wszystko jest ładnie ułożone. Tutaj kokierz zbudowała nam w międzyczasie domek. Oczywiście tutaj takie bloki stoją, żebyśmy, znaczy jak ja będę wchodził, żebym zarywał w głowę za każdym razem. Tak? Właśnie. Chociaż moja postać Minecraftowa się jeszcze tutaj mieści. Tak o, tutaj ułożymy na całkowicie nowa koncepcja, czyli każde urządzenie jest w kolumnie postawione. Z boku, z tej strony będą wstawiane eksportery, z drugiej strony będą wstawiane importery. Tak, czyli wkładanie i wyciąganie surowców. Z tyłu będzie podpięte okablowanie, które będzie zasilało, czyli dawało im tutaj prąd. Kokiu, a propos, wykonałaś te tesarachty? Wiesz, byłam tak pochłonięta pracą, że nie miałam kiedy. No, to zaraz je wykonam w takim razie. A te bloki na tym to były dlatego, że miałam lagi i stawiały mi się tak krzywo. Jasne, jasne, tak. Tak to se tłumacz. No, że tak się wyrażam. Dobra, jednak ustawimy po jeden wszędzie. Na razie uruchomimy tylko jedno urządzenie z każdego typu. Tutaj miałem postawić rok crashery, więc to zniszczymy. Pięknie, ładnie. I rok crashery postawimy tutaj. Czyli taką konstrukcja 3x2x2 wysokości. I jak widzicie, po tym efekcie, że nam się utworzył. To samo tworzymy. Tu byłby drugi. Tu byłby trzeci. Czwarty i tak nie wejdzie. Tu dwa przerwy i tu. Nie, dobra. Ten sposób będzie ok. Czyli trzy rok crashery tutaj będą umiejscowione. To nam spokojnie powinno wystarczyć. Drugi i trzeci w tym miejscu. Brakuje nam 8. Weźmy tutaj sobie rock crusher. Normalnie, pięknie, ładnie to wykonajmy. Raz, dwa. Idealnie. Jak w mordę strzelił. Dobra. Tu i tu. O co wam chodzi? No co? Nie, ani to nie. Zajmuj już się czepiają mnie. Wiecie co? Wiecie co? Jak mordę strzelił. No a w co innego? Nie rozumiem was. No tak się mówi. Dobra, nieważne. Miej dobra, zastanę. Dobra, kontynuuj. Miej z tym. Tak, tu ja brakuje nam tylko jeszcze zasilania, które muszę zrobić sobie sam. Tesseract nie ma, więc wykonajmy sobie... Nie, podstawki powinniśmy mieć, tak szczerze mówiąc. Je chyba wrzucałem ostatnio do napełnienia.
Więc luknijmy sobie do naszego układu, który jest tutaj, w tym oto pięknym, zacnym miejscu. Gdzie ja to mam? Tutaj. Tu. 15 napełnionych. Ok. I dwa transportowe zrobimy chyba w takim razie. 2, 3. Czekajcie. Jeden by zasilał ten cały odcinek i drugi by zasilał nam crashery. Więc w takim razie wrzućmy to do układu. Wpiszmy sobie tesserakty. Energy tesserakt. Pięknie, ładnie. I... Czekajcie. To muszę jeszcze wykonać, bo też mi się skończyły już konduity. Jeszcze podpowiedz. I dobra. Wykonałem ich... 3 sztuki. Uniwersalne kable mam? Mam. Więc tak o. Jednego tesseracta postawimy w tym miejscu. Tylko zejdźmy sobie poziom niżej. Tutaj. Jeszcze dalej. Tak, oczywiście standardowo kopię bez łopaty. Normalna sprawa, ja może sobie ją jednak wykonam. Z shower. Jest jakaś łopatka? Jest nawet. O, ze speedem jest nawet łopata. Więc bardzo fajnie. Przekopy ten kawałeczek. Tutaj też. Ej, kurczaczki, coś nie mogę dzisiaj. A, jest za późno dla mnie. Zdecydowanie już. Dobra, tutaj będzie drugie podpięcie i trzecie w tym miejscu musimy zrobić. 2 głębokości, tutaj do góry i dobra, jest już w porządku wszystko. Teraz tak o, zamontujemy w tym miejscu tesserakta. Ustawmy go 105 frekwencja, nie, tak, 105 frekwencja i to będzie rock crusher, który... Tak się pisze, crusher, dobra. Dodajmy frekwencję, akceptujmy tylko i wyłącznie odbiór energii, nie działaj na redstone, ok, w porządku. Podepnijmy zasilanie. Tu, tutaj do góry. Słuchajcie, podpięło się, ono w ogóle podpięło się, dobra. I jeszcze tutaj. Ok, więc to mamy załatwione. Tak samo zróbmy w tym miejscu, czyli po środku, tutaj. Tutaj się przekopiłem przez całą tą długość, żeby wtedy jednak poprowadzić ten kabelek do samego końca. Czyli tutaj i w tą stronę również w ten sam sposób. I tutaj wywaliło mnie fak. Dobra, już z powrotem. Tak, oczywiście piękny Minecraft nam bardzo pomaga w grze, jak zawsze zresztą. Ach, niekiedy to jest po prostu irytujące, ale dobra, ale mniejsza z tym. Bardzo irytujące. No. Wiesz, mnie ostatnio, jak nagrywałem poprzedni odcinek, to mnie wywalało 3 razy całkowicie z gry. I musiałem nowej uruchomić, tym bardziej, że ze ATS-a uruchamia się, no, dobre 2 minuty u mnie. To lekko było irytujące. No, u ciebie to ze 2 godziny pewnie. No. Dobra, podpięcie jest, prąd jest. Jeszcze jednego tesseracta sobie weźmiemy ze sobą i teraz podlećmy je zamontować oczywiście do prądu, żeby tam jakaś energia nam przeszła. 105 i 106 chyba, tak? Dobrze ustawiłem? Chyba tak. Wiesz, nie, chyba tam frekwencji nie ustawiłem. Jeszcze z tym. Teraz kurczę, tutaj Harry mi zabudował całość i teraz nie wiem jak tutaj wchodzić. Dobra. Tesseracty ustawimy tutaj na tej ściance. Kable mamy. Pięknie, ładnie, wyjścia są. Crusher ustaw tylko i wyłącznie wysył prądu, nie działaj na redstone. Tutaj ustawimy 106. Przepalarnia Universal Electricity. Dodaj, akceptuj, nie działaj, wysyłaj. Dobra, pięknie, ładnie, wszystko ustawione, dokładnie tak jak miało być. Uruchomimy sobie jeszcze nasz reaktor, bo energii może nam zacząć powoli brakować. Ale damy go na 90%, na 80% go ustawimy. Żeby po prostu tam tylko te 20% on generował z tego co może, wtedy nam na dłużej on wystarczy. Bo pamiętajmy, że ten serwer chodzi przez całą noc, więc mogłoby tutaj troszkę nam problemów to narobić, jak rano wstana, tutaj nie ma w ogóle surowców. Bo się wszystko przepaliło. Tak, jeszcze nagrywam, wiemy, strasznie późno. Dobra, tutaj miałem jeszcze ustawić frekwencję. Przepalarnia, przyjmuj. Ej, tu, akceptuj. Okej.
Wszystko działa, energia już jest. Teraz trzeba poustawiać rzeczy po kolei. Czyli tak o, do tego miejsca... Czy nie? Pierw może ustawmy sobie nasze crashery, bo to jest najważniejsza sprawa. Pierwsze co podpinamy to jeszcze kable, bo ich tutaj nie ma. Czyli po całej długości ciągniemy jeszcze Universal nie Universal, tylko Applied Energetic. Kurczę, 200 pytań. Kurczę, typu save nagrywasz. Tu i tu. Importery. Tutaj eksporter będzie potrzebny w tych miejscach. I dostarczaj kobla. Zobaczymy, czy zadziała. Uj, coś nie chce wchodzić w surowce. Jak jest, spróbuję to podpiąć z innej strony. Czyli wejdźmy tutaj na górę. Tutaj. I podłączmy to wprost do tej jakby wnęki, tak że tutaj coś powinno teoretycznie wchodzić. Czyli tutaj robimy wejście. Dajemy znowu kobla. I nic. Kolejny test. Od góry czy wchodzi? Chodźmy na górę teraz w takim razie. Tu, tu. Eksporter. Bloczki oczywiście pod siebie trzeba podsadzić teraz. Eksporter. Tutaj kobel. I... Dobra, od góry wchodzi, więc dobra. Więc pociągniemy ten kabel całkowicie w inny sposób teraz. Czyli to całość po całości ściągniemy tutaj. Zrobimy, dostanie się od góry. Czemu ty mi bijesz, Koki? Że tak zapytam z ciekawości. Koki? Ja wiem, że ty mnie mało posłyszysz. Zobacz, kto coś napisał. Pozdrawiam Koki Łopa. A wy robicie live'a? Nie, ja nagrywam odcinek. Normalny w świecie. Zwykły odcinek. Wien mapa jest licho. No. My jesteśmy na 24h na dobę podglądani przez wszystkich. Znaczy może nie dosłownie. Dobra. Teraz tutaj do góry. Eksporter i tam kabel będzie szedł dalej. Wrzućmy tutaj kobla. I kolejno wykonujemy to dla każdego crashera. Koki, przepraszam ciebie, bo mi blokujesz. Swoim wielkim zadem. Dzięki, wiesz? No proszę dzięki. Bardzo, polecam się na przyszłość. Ja cię nie mogę bić. Czemu ty mnie bijesz cały czas? Jak grzeczny jestem przeważnie, jak śpię. A masz kartofle. Od kartofli mnie się będzie wyzywała. Dobra, nie, ja się nie odzywam, naprawdę. Bo jeszcze powiem dwa słowa za dużo. Dobra, kobelek. Dobra, pięknie, ja skupiam się przetwarza. Więc teraz tak o, wyciąganie trzeba zrobić. I teraz kwestia, jak działa wyciąganie. Czy z każdej strony można teraz wyciągnąć surowce? Zobaczymy w tym miejscu. Tutaj dajemy importer i czy to znika? Znika, dobra. Czyli importować można z każdej strony, jak się tylko chce. Importery potrzebujemy jeszcze dwie sztuki, więc ustawmy sobie autocrafting, a nawet wykonajmy sobie autocrafting na 5 sztuk dodatkowych, gdyż tego będziemy potrzebowali w większej ilości. To możesz Koki zasłonić jak coś. To. Tutaj. Które? Tutaj wszystko. Które mi kopy? Wiesz, że tutaj masz ten system? Wystarczy jest? Kliknąć. I jest. Koki. O, to białe? Koki. A, to jest to. To jest to, tak. Ja to tak będę chował pięknie, ładnie. Tylko wiesz, zostawiaj to może jeszcze od dołu, żeby jeszcze te dwie kratki schować, żeby tam nam się na dole pająki nie respiły. A, no to. Dobra, ja chciałem te importery jeszcze uzyskać. Dobra, i tak o, importery będę kłaść w tym miejscu tutaj. To akurat będzie jeszcze szło o kablowanie, więc nie ma problemu. Wszystko będzie pięknie, ładnie nam działało. I tutaj również. Teraz tak o, w crasherach tych pierwszych będziemy ustawiali, żeby grawer tutaj wchodził. Tu będzie on przerabiany. Czekajcie, to jest ustawione. Czekajcie, tutaj może mały test. Tu wrzucę grawer. Jednak kurczę. A nie, dobra. Importer działa. Eksporter nam nie chce działać, czyli wrzucanie surowców. Zobaczmy, czy wrzuci nam surowce od góry. Czyli to rozwalimy. I ustawimy eksportera u góry w takim razie. Tak, tak i tak. Dobra. I tutaj dajemy grawer. Ok, od góry działa. Czyli od góry wrzuca.
Od boku wyciąga. Kurde, kijowa sprawa wam powiem. Ale dobra. Jak tak musi być, to niech będzie. Ale ja zrobię podpięcie w ten sposób, w takim razie. Później to jakby przebuduję ten system jeszcze. Więc z tej maszyny uzyskujemy flinta. Kolejno. W tej maszynie, oczywiście no musimy to rozwalić, ustawiamy... No właśnie. Tu od dołu ma wejść flint, czyli co, od dołu będę musiał ten kabel rozwalić? Prawdopodobnie tak. Eksportera mamy lepszej jakości jednego, więc go ustawimy tutaj u góry, podepniemy go i spróbujmy tutaj kazać mu wrzucać flint. Gdzie on poleci, w które miejsce? Flint nam nie wchodzi, jak widzicie. Zamówmy sobie jakąś rudę. I właśnie, żeby uzyskać jakąkolwiek rudę, muszę wyłączyć na chwilę nasz system do automatycznego przepalania, gdyż on nam wszystkie rudy zabiera. Wiesz, jak się chyba w układzie nie mamy ich zbyt dużo. O, a propos rudy. Tutaj mam akurat kobla, więc go sobie zbiorę i będzie do testów akurat dobry surowiec. Więc lecę w tym kierunku teraz, czekajcie. Momento. Koki, buduj. Nie obijaj się. Dobra. Czemu ty mnie bijesz? Jest co? Bym coś powiedział, ale się wstrzymam. Dobra, koper wskoczył. Teraz tak o. Sprawdźmy, czy od dołu musi być podpięcie, żeby to jednak zadziałało nam. Wiem, siekierę to powinienem robić, ale siekiery nie posiadam. Więc musicie mi pozwolić korzystać z kilofa podczas tej akcji. Tu potrzebujemy eksporter, czyli to. Od dołu go podpinamy i tutaj ustawimy flinta. Zadziała? Oczywiście, że tak. No dobra. Więc podpięcie energii tutaj musi być z boku w takim razie. Kurczę, jak nam się system całkowicie przebudowuje po drodze. Dobra, w ten sposób dostajemy copper camb, czy jakoś tak. Teraz te surowce będą iść do tej maszyny do przerobienia. Jednakże tutaj postawimy hoppera u góry, gdzie będą iść różnego typu surowce. Więc zabierzmy jeszcze tego eksportera, bo on jest zbyt dobrej jakości jak na ten system. Zamiast tego zamontujemy w tamtym miejscu zwykły, standardowy eksporter, najgorszy, czyli ten, który po prostu przerzuca jeden surowiec, tylko i wyłącznie. Chociaż, czekajcie, nie. Tutaj też musi być hopper. Kurczę, zapomniałem. Tutaj też musi być hopper i lepszy eksporter, czyli ten. Dobra. I w nim ustawiam tego, żeby tutaj szedł kobel. Iron. Nie mamy tych surowców. Dobra, więc ja uruchomię query w międzyczasie. I na YouTube będziemy tutaj różnego typu, będziemy mieli surowce do testów, ale na razie tutaj powoli będziemy się bawili. Teraz tak o. Musimy polepszyć naszego eksportera na poziom wyższy. Czyli dodać mu upgrade. Basic procesor zwiększy nam go do wyższego poziomu. Tak, dokładnie. I montujemy go przy tym hopperze i tutaj ustawiamy, żeby do tego miejsca szło copper clamp. Tutaj, żeby to szło. Mhm. To wrzućmy do układu. To nam tutaj przeskakuje. I teraz z tego surowca dostaniemy... Ja to szybko spróbuję stąd zabrać. Dostajemy z tego Dirty Copper Dust. Teraz ten surowiec wrzucamy do kolejnej maszyny, czyli do Enrichment Chamber, który już z tego surowca stworzy nam prawdziwy Copper Dust, który możemy wrzucić do obojętnie jakiego piecyka. Kurczę, hopperów nie mam jeszcze. Hopper... Tutaj, dobra, wykonajmy sobie tego więcej. To nam się zawsze przyda później. Dobra, teraz to odpinamy ten kabel, bo tutaj jest nam niepotrzebny. I tutaj eksporter też potrzebujemy lepszy jednak. Basic procesor, wykonajmy sobie ich dyszkę. One się powinny szybko skraftować. Basic, dobra, jest. Czyli to plus eksporter. Mamy ten lepszy, już tutaj montujemy. I teraz tutaj ustawiamy, żeby Dirty Copper szedł do naszego hoppera. I on będzie przerabiany, jak widzicie, na Copper Dusta.
W ten sposób uzyskaliśmy układ, który z jednej orki da nam trzy dusty, które możemy później przepalić na ingoty. System jest bardzo opłacalny i powiem wam, że wbrew pozorom taki skomplikowany to nie jest, tylko mi on tak wyszedł troszeczkę może trudniej, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, jak go zbudować u siebie również. Dobra, wiecie co, w tym miejscu skończymy już ten odcinek. Dzisiaj będzie troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale po prostu coś już nie mam siły na dłuższe nagrania, a nie mam sensu tego przedłużać. To dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionej, polecić znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim. Pa. Pa pa.